Eksplozja! Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny epicki gameplay z League of Legends. Jak widzicie, gram junglerem po raz kolejny, bo mi się ta dżungla strasznie spodobała, także ciężko mi się od niej odzwyczaić. Ale jak widzicie, gramy już na nowej szacie graficznej, mianowicie nazywa się ona Blind Pig. Nie mam pojęcia, jak się nazywa w wersji polskiej, ponieważ po prostu nie korzystam. W każdym bądź razie myślę, że stoczymy sobie sympatycznego mecza. Udostępniłem topa, miałem zamiar zagrać Pantheonem, ale kolega tutaj jednak się upierał strasznie na tego topa, więc pozwoliłem mu jak najbardziej zająć moje miejsce. Myślę, że w ten sposób nam się odwdzięczy dobrą grą. A my tutaj zaczniemy oczywiście od Blue. Kurczę, troszeczkę mikrofon mi wchodzi do bryja. Momencik, dobra. Powinno być już ok. Zobaczmy sobie, V jest tam w dżungli, więc trzeba będzie troszeczkę uważać. Na Teresza też trzeba będzie zwracać szczególną uwagę. Natomiast, no nie, widzę, że nie chcą ukraść Reda czy coś, więc jest dobrze jak na razie. Ok, zaczynamy! Blue na start! Go! Patrzcie, jak to fajnie wygląda, kurczę, w tej wersji. Strasznie mi się to podoba. Naprawdę, szata graficzna i tak dalej, wszystko strasznie bardzo fajnie uprzyjemnia rozgrywkę, więc jest naprawdę za co złapać za oko, w szczególności na topie, gdzie tam lata ten smok. Podziękujmy koledze za dobrą asystę, bo to się należy, a czasem zdarza się też, że nie jeden na osobę potrafi spieprzyć nam pierwszego bossa, że mamy w zasadzie później po rozgrywce. Natomiast widzę, że kolega tutaj się dobrze postarał, bardzo ładnie, więc jak najbardziej należą mu się gorące podziękowania. Duszki sobie zbijemy. No, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o styl graficzny tutaj, wygląda on nieco bardziej baśniowy i wydaje mi się, że będzie bardziej przyjemny dla oka, dla większości graczy. Natomiast obawiam się jednego, że może on spowodować to, że będzie grała, że gra będzie bardziej celowana teraz do nieco młodszej grupy docelowej. Ja wiem, że w młodych siła i tak dalej, ale wiecie, co średnio mi odpowiada, jeżeli po mapach będą mi latali dosłownie jakieś pięciolatki i tak dalej. Dlatego wolałbym jednak, żeby mimo wszystko LOL pozostał bardziej dla wykwintnych graczy produkcją, ale jest na razie ok. Jak widzę, tutaj chyba ktoś się musiał schować. Ktoś tu pingowali. Kurczę, nie skupiłem się, nie zobaczyłem, co tutaj się dzieje. Jest to ktoś, czy nie ma? Dajcie mi info. Nie, jest tam wyżej. Jak on się nazywał? Wayne. No właśnie, Wayne. Z Wayne'em też czasem są problemy. Ale myślę, że teraz sobie tutaj sprawnie to wszystko poradzimy. Mamy jeszcze jednego. Jeszcze jednego potionka, więc jest ok. On już tutaj sobie kończy. Możemy smajtować bez problemów. A to z tego powodu, że po prostu najzwyczajniej w świecie dwa buffy, czyli red i blue, odrodzą się za kolejne 5 minut, więc możemy w tym czasie na smajta sobie pozwolić na nieco inne stworzenia. Dobra. Teraz bierzemy to, no a tam nie Wilgo. Kurczę, padałoby kupić też pony. Jeszcze bez monster, wiecie co? Nie, i tak nie kupię teraz jeszcze tego, więc na razie to oleję. Zakupię natomiast trochę potionów. 3 i 1 od many, może się przydać. I spróbujemy zgankować co nieco na topie, bo jak widzę, że tutaj, no kurczę, ktoś już przyszedł. Przed jungler, no teraz co ucieknie? No, uważa tutaj. Ja tu podejdę z tej strony. Jest the greatest enemy. Spróbujemy go dziabnąć. Mam nadzieję, że on nie wejdzie do mojej dżungli. A jeżeli wejdzie, to marny los spotka V. Spokojnie, ja widzę, że tu jest. Powinna być przynajmniej. Fuck. Zdążyła pójść. Ale to nic nie szkodzi. Ciaj go! Ciachaj go! Yeah! Pierwszy gang! Pięknie! Jeszcze sobie zbijemy miniony, bo widzę, że mam mało życia. A mi się kasa teraz przyda. Także... Fuck! Co to jest? Wydawało mi się, że widziałem jakiegoś przeciwnika gdzieś tutaj. Ale jak na razie cisza. Cisza. Czy ktoś gdzieś widział Wii? Zabijmy Żabola. Patrzcie, jaka ona jest zajebista. Kumkacz kupiłbym sobie taką do pokoju. Jaki jezor! Ble! Nie wierzę w to, co widzę.
No ale Wi się pojawiła. A my zabiliśmy kurczaka. Nie, nie z tej strony, nie z tej strony. Ja zaskoczę. Nie, 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 teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, bo tam przyszedł kolejny, więc wiecie co, trzeba będzie się zająć tutaj ochroną turetu przede wszystkim. Gangplank to jest bardziej adekar na moje oko niż kurczę bardziej taki niż solo top. Co on tu w zasadzie robi? Ale ja muszę uciekać raczej do dżungli i wiecie co, spróbować kogoś innego zgankować. Póki co jak na razie tam cisza. No okej, okej, jak na razie tutaj nic. Dobra, pobijemy na razie pieski. Tak, żebyśmy nabili do tego 6. poziomu jak najszybciej. Dobra, ciachaj. Jeszcze mogę sobie na smajta jednego pozwolić. Już smajta mamy co 40 sekund. O, teraz przychodzą na topa. Trzeba będzie tam za chwileczkę przyjść. Tylko chcę wbić ten 6. level, żeby już po prostu fajnie włotać. Na tym mi najbardziej zależy. W zasadzie mamy też troszkę kasy, więc padałoby się też cofnąć. 6. level mimo wszystko będę się starać wbić. Oj kurczę, no tak teraz atak nie wiem czy byłby zbyt dobrą decyzją. Ale ona to jest. Bijemy ją! Dobra, uciekaj, uciekaj! Nie! Dobra, przetrzymaliśmy co prawda. O kurwa. So, wolałem nie ryzykować, ponieważ użyłem tego ulti teraz. To może to być błąd. A jak widzę, pechowiec źle trafił. Już tam przyjdę zaraz. Jak widzę, że ci się tutaj skupiają. O, trzeba będzie go ubić, oczywiście. To zakupię tą latarnię Wiggle. Znaczy, całe jeszcze nie kupię, niestety. Ale szpony, mieczyk. Jak najbardziej. Jeszcze brakuje troszkę tej kasy. Dobra, postawimy na poty. Wyruszamy dalej. Przyjdziemy tutaj pomóc botowi, aczkolwiek mamy teraz odrodzonych wszystkie te sporki. Więc spróbujemy je zgankować. Zobaczymy jak to będzie. Może zbijmy Reda i pójdźmy na bota. Bo widzę, że oni tak się wycofują strasznie pod wieżę. Aczkolwiek, no teraz jakieś kruszowali, więc nie przyjdą tak prędko. Bijemy Reda. Dobra. Podobają mi się paski życia tutaj właśnie. W tej wersji Blind Peak. Strasznie ładnie to jest zrobione. Mega klimatycznie, odwzoruje klimat Lola. W chuj. To jest tak jak ma być. No, oni się musieli cofnąć, spokojnie tam. Nie ma co na razie iść na tego bota. My pójdziemy bardziej w stronę topu teraz. To właśnie o to mi chodziło. Jest mi ten poziom. Spróbujemy go upierdzielić. Mamy teraz idealną w zasadzie pozycję do tego, ponieważ zobaczcie, on będzie cały czas starał się tutaj podbierzyć. Jeżeli ja go zajdę z drugiej strony, to bez większych problemów to się powinno udać. Nie, on go prowokuje, on go prowokuje, on się nie cofnie. Albo jest idiotą. Dobra, bierzemy go! Ciaj go! Ciaj go! Już teraz dupa. Dupa zbita. Dobra, bierz sobie tam parę minionków, chociaż za wiele i tak nie zrobisz. My teraz pójdziemy do dżungli i zbijemy w takim razie Blue! No problem. W zasadzie powinien się ruszyć. I mi pomóc troszeczkę, ale nie szkodzi. Zaraz możemy spróbować go ubić po raz kolejny. Natomiast pod wieżą będzie troszeczkę problemów, więc ja zaczekam, aż on bardziej tam zejdzie na dół. A zejdzie! Jestem o tym przekonany, ponieważ Gangplank troszeczkę będzie miał problemów z tym czymś, czym jest. Czym to jest? Co to? Nexomarien? Nexomorfine? Tak to się nazywa? A nie, to jest Nick. To jest Cho'Gath. Tak, z Cho'Gathem będzie miał problemy. To zresztą sami widzicie. Zbiję teraz piesie. Może uda się przy okazji właśnie nabić 8. poziom dzięki temu. Fajnie.
ósmego. No, bardzo blisko do tego ósmego poziomu, ale jednak jeszcze nie. Mamy też flesza. A to się już przyda, to się już przyda. Możemy spróbować ewentualnie zgankować tutaj mida. Mam pewne wątpliwości. Spróbujemy zgankować jednak topa. Przygotowałem się. Nie no, pozwól mu tu podejść! Nie. O fuck. Będziemy oni mają problemy. Bigo. Kurczę, niepotrzebnie dałem sobie tego. Aaa, co ja chcę robić? Bigo, odbijesz go. Fuck, gangplank. Gangplank słabo. Dobra, bigo. No już teraz dupa. No ale nie szkodzi, przynajmniej mocno oberwali, więc myślę, troszeczkę ich nam pokrzyżowaliśmy przynajmniej plany. Niestety atak się nie udał. Ja też nie mam jeszcze jakiegoś... Okej. Next time, bro. Nie ma sprawy. Nic się nie dzieje. A nie, wiecie co, my się cofniemy. Nie, jeszcze zbiję tylko te. I się wtedy cofnę. Jak będę miał troszeczkę więcej kasiorki. Widzę, że tam na razie też nic nie dzieje, więc nie ma takiej, wiecie, potrzeby, że już musimy się cofnąć. Aczkolwiek no musimy, bo musimy po prostu zakupić parę przedmiotów w postaci latarni Wiggle, budki, no i być może tutaj na pierwszy poziom właśnie Brawl Gloves, czyli tamte rękawice jakieś tam Brawera. Chyba nas na nie będzie stać. Ale to też było do przewidzenia. Wszystko mamy, latarnię Wiggle. A to najważniejsze. Dobra. Ty sam z nim nie wygrasz, Gangplank. Ty o tym doskonale wiesz, no mu pozwól mi tu przyjść. I załatwimy to razem! No, więc myślę, że on się raczej nie cofnie. Miał połowę życia, ale to jednak nie powinno go skłonić do ucieczki. Nie wydaje mi się. Chyba nie będzie gdzieś tutaj siedzieć. Ale póki co go nie widzę. Idę ubić V. W trybie natychmiastowym. A podejdź jeszcze pod tą... Ja ją odetnę. Bierz ją! Nie! Trzeba się cofnąć. Fuck! No dobra, w takim razie tutaj przynajmniej wieżę uchronię przed tymi minionami. Haha, fail. Ja teraz może go zajdę, aczkolwiek nie, przyjdę pomóc na tego topa. I ubijemy tego tutaj na spokojnie, ponieważ V na pewno się cofła do tego czasu, więc nie będzie jej tutaj w pobliżu. A my zaczekamy. No nie możesz też tak... Dobra, bierz go, wiesz po nim. Dobrze! Pięknie! Teraz możemy zbić trochę wieżę. No, mamy nową falę minionków, ale Gangplank, uważaj, ty dalej nie jesteś śmiertelny. Dobra, ubijemy trochę tej wieży. Bardzo dobrze, to będzie już stosowane w połowie, myślę. Nawet może więcej. Jak się uda, to nawet zbijemy ją całą. Tak, pięknie. Dobra, super, udało się zwierzę tutaj bardzo ładnie zbić. Ale z V teraz nie będę tutaj za bardzo próbować walczyć. Wydaje mi się, żeby to miało większego sensu. Natomiast sobie ubiję z pełną kulturą kogoś innego, a mianowicie Blue. Dobra, chcę szybko załatwić. Boję, żeby V tu nie przyszła. Dobra, super. Następny poziom wbity, co prawda niepotrzebnie sobie dałem 2 do medytacji, ale sobie też nie szkodzi, nie jest jakiś tam wielki błąd, prawda? W razie dżunglujemy. Dobra, szybko sobie pójdziemy jeszcze tutaj, zbijemy Reda i się cofniemy.
Albo zaatakujemy. Wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. Ja zaatakuję teraz duszki. No dobra. Duszki zbiję. O nie, nie, idę tu pomóc, Kile, kile. Będzie kill, będzie kill. Yes! Yeah! Pięknie! Dobra, udało się. Myślę, że on już tutaj ma bez problemów. A ja się cofam tymczasem, kochani. Zakupię sobie coś porządnego, żebyśmy mogli ich nieco bardziej przyskrzynić. Będziemy zbierać na 100 krzywa. O tak, zrobimy mini podkryta. Myślę, że będzie przez to ładnie kozaczył tutaj na polu bitwy. Będzie miał bardzo już mocny critical strike teraz w tym momencie i szybki przede wszystkim. Więc bardzo fajnie. Ja myślę, że po kolejnym ganku już kupimy całego static shiva i będziemy bawić się już na poważnie. Ja wszystko miło pójdę jeszcze teraz na Reda, spróbuję go ubić i spróbujemy zbić tego bota, żeby ubić tą wieżę. Bo na topie już mamy odbitą. Więc wydaje mi się, że tam trzeba się będzie udać. Ale teraz na razie ja sobie zbiję tutaj Reda. Tak. Dobra, już widzicie, że idzie z nim bardzo szybko. Właśnie tak. Nawet patrzcie się, jak się wszystko fajnie zgrało. Ja tu wyruszam i idę im spuścić ostry pierdol. W skrócie. Mam flesza, więc jest koń. Ciaj go, ciaj go! Fuck. No gang się nie udał. Ale nie szkodzi, i tak mocno oberwali. Tak się nie udał. Z mojego punktu widzenia najlepiej jest się po prostu cofnąć i zmienić na inny jakiś po prostu obiekt nasz cel. Albo wejść do dżungli na momencie i pobić coś innego. Żeby się ten czas nie marnował, bo my tutaj pod wieżą de facto teraz będziemy marnować czas. No nic innego nie będziemy robić, nie oszukujmy się. Dobra, już widzę, że sobie ładnie z nimi poradziliśmy. Myślę, że bardziej na topie teraz będzie potrzebna pomoc. Więc wyruszam tu i pomożemy naszemu przyjacielowi Gangplankowi. Przyjaciel Gangplank, nasz towarzysz. Tu oczywiście pobiję, aby szybko zdobyć kasę na static shiva. Idą na Reda do wrogiej dżungli. Bardzo dobrze, nie utrudniają sprawę wrogiemu junglerowi. Dla mnie jak najbardziej na plus. Oho, czekajcie. O nie, nie, nie pójdę tu już mówić. Idę mu spierdolić. Teraz nie ucieknie! O nie. Nie zdążył uciec. Pięknie zaszmaktowany! Jungle! That's a point ninja! Teraz się cofamy i zakupimy sobie statek Shiva, z którym to rozpierdzielimy wszystkich. O tak. Statek Shiva jest mój. Zakupię jeszcze jednego pota, jednego do many. I śmigamy dalej! Do dżungli. Widzicie, ładnie teraz mamy już tutaj wszystko spuszowane, tak naprawdę. Patrzcie się. A idę na tego Wayna, upierdzielę gnoja, a z drugiej strony go zajdę, nie będzie miał mocy uciec. Nie! Idę tu jej pomóc. O kurwa, nie. Ja pierdzielę. Chyba będzie po Waynie, nie zdążę uciec. Tsunami go nie dopadło! Już myślałem, że mu się uda. Ale musimy iść tutaj. Natomiast ja się obawiam, czy ktoś się tutaj na mnie nie zaczaił. Wiecie, to jest bardzo prawdopodobne. Ciach! Pięknie! Lecimy teraz oczywiście na topa. I tutaj pomożemy. Próbujemy ubić kolejnego. Zobacz, mamy 4 zabicia, 0 deadów, jak na asysta. I na razie bardzo ładne staty. No, chyba ktoś mu dał info, że się zbliżam. Spokojnie. No kurwa, ja wiedziałem, że on to zrobi. No wiedziałem, że mi walnie tego KS-a.
Miałem ochotę mu tam walnąć, żeby tutaj poszedł tam signala, ale już stwierdziłem, pierdziele, to miejsce tego killa. Ja będę mniej nafidowany, ale i tak jak świnia pozabijam tu wszystkich. Uciekamy do dżungli. Nie ma co tutaj więcej mówić. Zabijając żabcie! Żabolat. Tylko ona fajna. Ble. Chciałbym wiedzieć, jak oni to rozkminili wszystko. Bijemy teraz tutaj. Będzie po blue. Widać, wszyscy nam dziękują, więc spisujemy się dobrze jako jungler. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, bijemy kolejny. Okej, super. Polecimy jeszcze na... Znaczy nie, no Reda i tak nie ubije, bo go nie ma. Ale ubije tego lema. Może... Nie, no ja se pójdę tu i to zabiję. Co ja się będę z nimi pierdzielił? Oj! Nie! Chciałem zdobyć asystę. Na tym mi najbardziej zależało. Chociaż nie cofamy, bo kupimy sobie BF Sworda! A przed jego zakupem musimy jak najszybciej znaleźć się tutaj, żeby jego ubić. Razem łącznie z asystą będziemy mieli dość pieniędzy. Musimy sobie na taki zakup pozwolić. Dobra, jest asysta, super, o to chodziło. Ale czekajcie, ilu ich tam żyje? No de facto żyje ich dwóch. Więc ubijamy tą wieżę i spierdzielamy stąd. Dobra, ciachnę ich jeszcze tu. Okej. No i ja spierdzielam stąd kulturalnie. Fuck! A nic pan nie zrobisz. Co za szkoda. Może byś miał tego kina. Czemu Gangplank przeprasza? Za co w ogóle? Nie ogarniam. Wiesz, koleś jest strasznie chyba wrażliwy. Ale okej. Kupujemy BF Sworda. Super. Dwa poty na życie. Bo więcej teraz i tak nam nic nie da. Bo jak zginiemy, to zginiemy. Jak się trochę uleczymy, to się uleczymy. I na busie zaś uleczymy. Jest dobrze jak na razie, ja idę tu go upierdzielić, tego gnojarza, on jest mój i wypierdzielać mi od niego! Kto był ktoś? Fuck, ale go dobrze zbiłem. Przynajmniej musiał uciec, nie miał innego wyjścia. Dobra, czekaj. Pięknie. Więc jest dobrze. Teraz po prostu i łatwo trzeba będzie tutaj zbić. To powinno być. Spierdzielać mi od nich! Ciaj go! Pięknie! Double kill, o to chodzi! Ciaś tą wieża inhibitor. Proszę państwa, wieża inhibitor. Nie możemy cofać. Nie. Uciekaj. Uciekaj! Myślałem, że zdążymy to zrobić zanim nam nikt nie przyjdzie. Ja go idę upierdzielić. Ja jestem junglerem, będę pierwszy! Czy on robił coś w stylu om dom 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 dom? Mi się tylko zdawało. Biegno ja! Jest! Dobra. Ki? Podziękowania gorące od Gangplanka. Dziękujemy również. Okej, okay. Teraz my sprzedamy sobie tutaj na pota na tego, na manę i zakupimy sobie kolejny damage. Myślę, że dość mocny, aczkolwiek mam więcej kasy, więc dlaczego nie kupić kolejnego, nie? Niestety nie mam napełnego itema, szkoda. Niewiele brakuje. Ale wieża, czy ktoś zbije jakąś wieżę? No i nie zbije żadnej wieży. W najbliższym czasie, najbliżej jest tutaj, ale widzę, że oni na razie póki co ostro tutaj katują.
ale jest 25-6, no kochani, o czym my mówimy. Ja się dziwię, że oni się jeszcze w ogóle nie poddali, aczkolwiek kto wie, może i tak zrobią za niedługo. Nie zdziwiłbym się, nie by chyba szlak trafił podczas takiego meczu. Tu też takiej nie zobaczycie nigdy na moim kanale. Bo oni ja się wtedy za dobrze nie bawię, a podejrzewam, że wy również się za dobrze nie bawili. No, to pora na tego teraz. Jego to jest chwila moment, jest po nim. GG! Wiedziałem, że się poddadzą. A więc cóż, kochani, napiszcie mi w komentarzu, jak mi szło w dżungli, czy uważacie, że gram coraz lepiej i tak dalej. I może zaproponujcie mi jakąś ciekawą postać, w której mógłbym nagrać kolejnego gameplaya. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia z tym razem. A, i jeszcze jedno, pamiętajcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje odnośnie nowych materiałów, to zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia z tym razem. Hej!